do galerii, do ulicy w Europie, poza nim. Rytmon i plus, które Państwo obejrzycie, to spektrum pracy. Jest to pierwsza część większego albumu Kosmologika. Muzykę ułożył Jacek Kilian, a o wizualizację zadbała Kasia Zemek. W swojej twórczości artysta często porusza się w obrębie tematyki historycznej, szczególnie mu bliskiej. Dlatego też nie stroni od kopiowania najwybitniejszych dzieł światowego i polskiego malarstwa. Najbardziej znaną taką w Polsce, na razie w Polsce, pracą powstawałą przez okres aż 9 lat jest mała bitwa pod Grunwaldem, która została wykonana w skali 1:3. Obraz nie jest dokładnym kopią dzieła Jana Bejki. Bitwa pod Grunwaldem różni się od oryginału kilkoma wprowadzonymi zmianami i oczywiście samą techniką, która dla mnie jest techniką nowatorską. Twórca posłużył się mianowicie pędzlami jeleuszewskimi, dzięki czemu uzyskał niewiarygodną wprost dokładność. Ale to sedno. Na dzisiejszej wystawie prezentujemy 27 wybranych portretów. Cóż to jest portretura? To jest rysunek będący połączeniem formy portretu z formą karykatury. Nowatorskie podejście do portretowanej osoby. Większość z tych prac ukazała się w miesięczniku Handball Polska, którego wydawcą jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce. Wybrane egzemplarze możecie Państwo odnaleźć przy wejściu na wystawę. I tak, tematem przewodnim ekspozycji są postacie świata piłki ręcznej, zawodnicy, w tym reprezentanci Polski, trenerzy, ale i osoby sterujące polskim sportem. Pani minister Joanna Mucha oraz pan prezes Andrzej Krasiński. Ideą autora jest pokazanie ludzi sportu w sposób humorystyczny, w zabawnych, nietypowych sytuacjach, ale z zachowaniem szacunku do portretowanej postaci. Na wystawie znajdziecie Państwo również portreturę Roberta Lewandowskiego, będącą zapowiedzią cyklu tematycznego, jaki autor planuje w przyszłości zrealizować, a jest wśród nich m.in. piłka nożna. Widziałem, że już sami przystąpiliście Państwo do degustacji wyśmienitych win, dobrewina.pl. No, mogę dodać tylko, że patronem medialnym wydarzeniem były sportowe fakty. Teraz może parę słów autor. Nazywam się Tomasz Jaksa, Kwiatkowski. Przede wszystkim jestem szczęśliwy tutaj z Wami wszystkimi. To jest dla mnie, to jest taki zaszczyt, że no, nawet brak słów. Tak samo jestem wzruszony i onieśmielony. To są moje szczere słowa. Proszę z uwagą pełną oglądać te prace, które są powstawały w trudzie. Czasami w cierpieniu, bo ja muszę wszystkie postaci jakby poznać i duszy. I dopiero wtedy zostaje taka portretura. To wszystko widać na tych obrazach, pracach i to jest docenne. Oczywiście Państwa zapraszam napisać, bo uważam to otwarty. Proszę spokoju degustować wino i oczywiście smakować przysmaki. No i cieszyć się. Ja uważam degustacz za otwarty. Pańskie nazwisko. Bardzo piękna praca. Piękna książka. Dziękuję bardzo. Proszę chwilkę. Właśnie zaraz obejrzymy wspomnianą już kosmologikę. Pierwsza część Pany Niebios to będzie spektrum prac w tączkach 12-15 obrazów ujętych. Fragmenty, które składają się na całość muzyka,
Chrystian i Solidacja Kasia Leo. Zapraszam dosłownie 5 minut i Państwo możecie spokojnie zapytać. Zależy od tego, jakie mam nakupki smakowe. No.